Dzień dobry, babciu kochana. Odwiedzisz Wnusia jutro z rana? Oj, Wnusiu drogi, bardzo bym chciała, lecz nie wiem, czy bym się do was dostała. Ależ babuniu, to nic trudnego. Przecież pociągi mamy od tego. W nich jest bezpiecznie, dlatego pociągiem przyjedź koniecznie. Moje kochane, malutkie dzieci, czy ja się odnajdę w tym nowym świecie? Już zapomniałam, jak podróżować i się bezpiecznie i dobrze w pociągu zachować. Kochana babciu, to nic trudnego. Wiem od rogatka, przyjaciela naszego, jak podróżować, by uniknąć złego. Dobrze. Zasady są proste. Posłuchaj uważnie i potraktuj je bardzo poważnie. Kiedy jedziesz na dworze, a po drodze masz przejazd kolejowy, to nim przejedziesz przez tory, upewnij się, że nie nadjeżdża pojazd szynowy. I nigdy nie wchodź, gdy opuszczają się zapory. Nie przekraczaj żółtej linii. Do wagonu wolno wsiadać. Nikt bez ciebie nie odjedzie. Nie zostawi ciebie w biedzie. Pamiętaj, że gdy w podróż się wybieramy, o swój bagaż zawsze dbamy. Na półce go zostawiamy, bo wtedy innym podróżnym miejsca nie zabieramy. Pamiętaj, babuniu droga, nie opieraj się o drzwi, bo wypadnie bagaż lub wypadniesz ty. Czy już, babuniu, wszystko wiesz? Oczywiście, teraz wiem, jak bezpiecznie podróżuje się. Już nie boję się tej drogi, bo wraz z rogatkiem udzieliłeś mi przestrzeni.